witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zabraliśmy się teraz za zrobienie tutaj wylewki. Widzicie, tutaj było wylane tak na szybko ten beton, który gdzieś tam został po wylewaniu ścian. I teraz stwierdziliśmy, że robimy tutaj już porządną takie wejście porządne, więc musieliśmy tu zrobić szalunek, wyprostować to. Zależy mi na tym, żeby tu zrobić właśnie taki równy, ładny podest betonowy. I w późniejszym czasie, jak już to zrobimy, to tu będzie taka ścianka, z drugiej strony też ścianka i zadaszenie. Chcemy to zrobić z blachy na rąbek, a od środka wyłożyć to deskami, takimi lamelkami, jak będą na boku budynku też. Więc w pierwszej kolejności musimy tutaj zrobić tą wylewkę, żeby to wyrównać, bo jeszcze widać tam w progu jest jeszcze dużo jeszcze brakuje. Jeśli chodzi o nawierzchnię, to jeszcze się zastanawiam. Na początku myślałem o mikrocemencie też, żeby to całe z mikrocementu zrobić, ale boję się, że to będzie za śliskie. Muszę skontaktować się z firmą tą, co robiłem wylewki, ten mikrocement w środku, żeby też sprawdzić, czy to by się tu nadawało na zewnątrz. Jeżeli nie, to albo będzie jakaś farba, albo nie wiem, bo i tak tu przyjdzie jeszcze wylewka samopoziomująca, żeby to naprawdę już wyrównać gładziutko. Bo to wiadomo, na kilka razy robione, to tak nie idzie pozacierać równo, żeby to tak wyglądało. To ma wymiary 3,5 na 1,5, na 155 dokładnie. Tutaj te brzegi za bardzo nas nie interesują, tylko w miarę, żeby był kąt, bo tu w tym miejscu i tak będzie zabudowana ściana i blacha będzie schodzić tutaj w kamyszki, że tak powiem, więc najważniejszy to jest ten front, żeby go tu ładnie wylać. W przyszłości chcemy tu i tak takie płyty betonowe też wstawić w ziemię, więc tutaj, żeby to jakoś współgrało, a więc zabieramy się za to. I wczoraj to już było zagruntowane, dzisiaj było poprawione, więc jeszcze jest takie wilgotne, a cały odcinek jest sponsorowany, więc dzięki firmie Fast będziemy mogli wykonać to. Więc w pierwszej kolejności tutaj Fast Grunt G. To było zrobione za pierwszym razem rozcieńczone, bo bardzo chłonne. Za drugim razem było to posmarowane już bezpośrednio, bez rozcieńczania. No i tutaj mamy produkt, także Fast ZP. To jest podkładowa posadzka cementowa od 25 do 60 mm, coś takiego. Tutaj macie firmę. Worki 25 kg i teraz jeszcze tutaj wam pokażę zużycie, mniej więcej 20 kg na metr kwadratowy przy grubości 10 mm. Warunki pogodowe są jak najbardziej dobre, bo nie ma ani słońca, temperatura też jest fajna i tu dzięki współpracy jesteśmy w stanie zrealizować kolejną część naszego domku, więc dziękuję za to bardzo. No i zabieramy się za pracę, jakiegoś timelapsa włączymy i do dzieła.
jesteśmy po robocie. Zobaczcie, jak wyszło. Na timelapsie było widać, jak to robiliśmy. Jeszcze delikatnie przeschnie, to jeszcze gdzieś tam w niektórych miejscach poprawię, ale moim zdaniem i tak wyszło super. Fajnie się to zacierało, aczkolwiek trzeba było trochę odczekać, bo od razu to się tak ciągło trochę jak klej na elewację. Jest produkt moim zdaniem bardzo fajny. Pierwszy raz na takim czymś robiliśmy, w porównaniu gdzieś tam do jakiegoś betonu zwykłego, to tutaj jednak fajnie takie małe ziarno jest. Małe ziarenka, nie jakieś grube. Więc fajnie to wygląda. Bardzo fajnie się urabia. Gdzieś tam nie oddziela się woda od tej całej masy i tak samo gdzieś przy gładzeniu też widać, że to jest cały czas jednolite, a nie, że im więcej robimy, tym więcej wody wychodzi. Więc fajnie to wszystko jest połączone ze sobą. Nie ma też właśnie żadnych pęcherzyków powietrza. Jest fajna, jednolita, gładka powierzchnia. Szalunek się sprawdził. Także zobaczymy, jak po rozszalowaniu to będzie też wyglądać. I odczekamy teraz 48 godzin, musimy odczekać, żeby w ogóle tu wejść na to. I potem przystąpimy do wylania wylewki samopoziomującej, no bo wiadomo, są gdzieś tam jakieś nierówności. Ja to robiłem według poziomicy i na oko to ściągałem według tej deski. Nie robiliśmy gdzieś po jakichś tam rurkach i tak dalej, bo to szkoda czasu na takie rzeczy. No sama masa naprawdę bardzo przyjemna. Trochę zachowuje się jak klej na elewację i się ciągnie trochę pod pacą, ale chwilę wystarczy, że się poczeka, rozprowadzi i ładnie się tu zaciera, nie przykleja się mocno do pacy. Co jeszcze? Jeszcze to o tyle fajne, że jak długą pacą mogłem sobie rozgarniać, czyli gdzieś tam była jakaś górka, to kilka razy w jednym miejscu można przejechać i ona się ładnie rozpłaszcza, ta masa. Taki budyń trochę. Także tak to wygląda. Odcinek powstał, tak jak mówiłem, dzięki firmie Fast. I zapraszam do nich też na stronę internetową. Możecie sobie zobaczyć, mają bardzo dużo produktów. Od farb po właśnie gładzie i inne takie typu rzeczy. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek.